że Zachód może podjąć próbę prywatyzacji polskich lasów. Politycy opozycji nie zostawili na wicepremierze suchej nitki. My tą wolność mamy. O kurka, któż to zasadza się na grzybiarze? Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby. Chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść w najróżniejszych celach. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności zabrać. Zagrożenie ma nadciągnąć z Niemiec, gdzie w prywatnych lasach ani pod grzybka zebrać nie można. Prezes straszy, że Bauer zza Odry chce zgotować podobny los Kowalskiemu. Na samą myśl emocje, jak to na grzybobraniu bywa, sięgają zenitu. Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala. Prawdziwki prawdziwie bliskie są sercom Polaków i trudno z tym dyskutować. Na przełomie lata i jesieni chwalenie się zawartością koszyków to tradycja, także wśród polityków. 41 czerwonych kozaków, później raz wyprawa 6 kg. Wydawać by się mogło, że na politycznym wiecu miejsce grzybów powinny zająć bardziej palące Polaków problemy. Najwyraźniej dla rządzących lepszy ryc niż nic.